komunikaty. No, tak jak Państwo wiecie, najbliższa sesja w dość nieodległym terminie, 11 lutego. Poprosiłbym, żeby przed sesją spotkały się komisje. No, potem będzie trochę dłuższa, nieco dłuższa przerwa. No, zwłaszcza prosiłbym o to, żeby Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska się spotkały. Jeżeli przednie, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, jakieś oświadczenie złożyć, bądź komunikat. Pan Przewodniczący Sarnecki, proszę. Ja chciałem Państwa poinformować, że właśnie, może Państwo wiecie, nie wziąłem niestety tej Gazety Krakowskiej, która została wydana w rocznicę naszych wyborów, czyli 9 stycznia, drugą rocznicę. I są tam różne wypowiedzi na temat rad dzielnic i są bardzo, no można powiedzieć, takie bardzo nieprzychylne wypowiedzi pana przewodniczącego Stawowego, który przewodniczący klubu PO w Radzie Miasta i on właśnie mówi, że jest to jedna z najsłabszych kadencji, jakie w ogóle pamięta, czy zna, rad dzielnic, że no ja może postaram się pamiętać, mam odłożoną tą gazetę, przeczytam Państwu. W każdym razie chodzi o to, że wyraźnie wypowiada się w ten sposób, że będzie ograniczona ilość radnych od przyszłej kadencji, że nie sprawdza się sposób gospodarowania środkami, budżetem i tak dalej. No i tak właśnie zastanawiam się, drodzy Państwo, czy nie trzeba byłoby jakoś odpowiedzieć także w formie prasowej, zwłaszcza, że tutaj była jakaś odpowiedź prasowa ze strony pana Kajdańskiego na jakąś kwestie tych opinii na temat kapliczek. Czy nie powinniśmy jako Rada Dzielnicy powiedzieć no, mieszkańcom, którzy czytali to, jakie nasze jest stanowisko, jeżeli chodzi o jego opinię, naszą jakby odpowiedzią, naszą jakąś kontropinią. To jest moje takie pytanie i zapytanie do Państwa. Czy wiecie o tym, jak Rada Miasta krytycznie ocenia dzielnicę, czy nie? I jakie są plany na następną kadencję ze strony Rady? Czy ktoś z Państwa radnych jakieś jeszcze oświadczenie z komunikacji? Znaczy, odnosząc się do tego, co Pan Przewodniczący powiedział, to jeszcze raz, ja no, nie czytałem tego artykułu, to nie chcę komentować. Chcę zadać jakiś drobny komentarz, może się pokuszę na to, że jeżeli tak faktycznie jest, jak mówi Pan Przewodniczący Sarnecki, no to Pan Radny Stawowy, no to negatywnie ocenia przede wszystkim swoich kolegów partyjnych, no w większości dzielnic rządzi Platforma Obywatelska. Ale ja mówię, ja tego nie czytałem, no to nie chcę jakoś w sposób wiążący się do tego odnosić. Jeżeli Państwo uważacie, że powinniśmy do tego się jakoś odnieść, jakieś oświadczenie do prasy przesłać, to ja nie widzę przeszkód, ale to najpierw uważam, że powinniśmy się z tym zapoznać. Nie wiem, czy ktoś z Państwa się coś tam powiedzieć. 17.30.
Komisja rewizyjna tak. 19. Komisja mieszkaniowa. Jeszcze nie. A czy tak? Jest? Przepraszam. Czy sport jeszcze mamy o 19.30? Tak, sport jest o 17.30. A infrastruktura o 18.00. Komisja Bezpieczeństwa. W roku 2013 odbędzie się o godzinie 18.30. Dziękuję. 5 lutego. Komisja mieszkaniowa 5 lutego 18.30. 18.00. W takim razie zamykam 20. sesję Rady Miejskiej.